7 stycznia 1890 roku urodził się generał Stefan Dąb Biernacki. Nasz bohater urodził się w Gnojnie, koło Pułtuska. Obecnie jest to województwo mazowieckie. Jego chrzest odbył się w Mszczanowie. Był absolwentem szkoły handlowej w Warszawie. W 1913 roku otrzymał swoją pierwszą odznakę – parasol. Był bohaterem wojny polsko-bolszewickiej, dzięki której otrzymał wiele odznak, m.in. Virtuti Militari, Krzyż Kawalerski i Krzyż Złoty. Był zwolennikiem Józefa Piłsudskiego. Generał był wielkim patriotą, ale popełnił kilka błędów, które doprowadziły do jego degradacji i aresztowania na 4 lata. Jednak po roku został zwolniony i wyjechał do Irlandii, gdzie zajął się pszczelarstwem. Później przeniósł się na farmę do Walii, a kiedy zmarł, pochowano go w Londynie. Dziękujemy za uwagę.